przygotuj się na niesamowitą przygodę w tym filmie. Pokażemy Ci 11 ważnych rzeczy, które musisz po cichu wyciąć ze swojego życia. Zapraszamy Cię do aktywnego przyłączenia się do nas w tej podróży. Podziel się swoimi przemyśleniami na każdy poruszany przez nas temat i zostań do końca. Koniec filmu czeka na Ciebie, podróż pełna nauki i rozwoju. Kolejne kilka chwil to Twoja szansa na głęboką refleksję i lepsze zrozumienie tego, kim jesteś. Wierzymy, że lekcje, którymi się podzielimy, oświecą i zmienią Twoje życie. Zacznijmy najpierw. Kiedy masz do czynienia z ludźmi, którzy Cię skrzywdzili, nie musisz się tłumaczyć tym, którzy sprawiają Ci ból. Nie ma potrzeby narzekać, kłócić się lub wdawać w konfrontację w związku z czyimś złym nastawieniem. Jeśli ktoś podjął decyzje, które okazały brak szacunku i Cię skrzywdziły, nawet jeśli była to osoba, którą Ty myślałem, że jesteś idealnym przyjacielem, lepiej iść dalej, bez szukania usprawiedliwień, zachować spokój i racjonalność, koncentrując się na własnym rozwoju. Może nadejść czas, kiedy ta osoba będzie Cię potrzebować i szukać wsparcia. W tym momencie wystarczy powiedzieć nie. I jeśli musisz wyjaśnić swoje powody, zrób to, jeśli ta osoba nie wykazała się charakterem i nadużyła Twojego zaufania. Nie masz obowiązku jej pomagać, więc nie ma potrzeby wdawać się w konflikty ani bójki. Najlepszym rozwiązaniem jest po cichu usunąć tę osobę ze swojego życia. Czas pokaże konsekwencje jej działań. Skup się na zadbaniu o siebie i pozwól, aby przyszłość ujawniła to, co jest najlepsze dla Was obojga. Gdy pozwolimy sobie iść do przodu bez konieczności wyjaśniania lub uzasadnij nasze wybory, okazujemy głęboki szacunek dla siebie i naszych granic. Ważne jest, aby pamiętać, że nie mamy obowiązku zadawać się z ludźmi, którzy nas krzywdzą lub nie cenią nas. Każdy z nas zasługuje na traktowanie z szacunkiem i docenienie tego, kim naprawdę jesteśmy. Dlatego decydując się na ciche usunięcie z naszego życia tych, którzy nas skrzywdzili, podejmujemy odważną decyzję dla naszego emocjonalnego dobrostanu i rozwoju osobistego. Pozwala Jung nam przejść do bardziej autentycznego i satysfakcjonującego życia. Drugi punkt jest niepotrzebny sele, według Schwile. Kiedy zdasz sobie sprawę, jak ważne jest dokonywanie wyborów, działając w określony sposób lub pozostając wiernym własnej ścieżce, czasami będziesz musiał porzucić pewne cele, aby nadać priorytet ścieżce, która najlepiej odpowiada Twojej istocie. Jest to całkowicie normalny. Zdarza się, ponieważ nie zawsze udaje nam się osiągnąć wszystko, co zaplanujemy i czasami trzeba zrezygnować z pewnych rzeczy na rzecz innych. Jednak ważne jest, aby po cichu eliminować te niepotrzebne cele bez rozgłaszania swoich ruchów przed innymi. Cały świat nie zostawiaj wskazówek ani luźnych informacji, ponieważ może to ujawnić Twoją główną strategię. Bądź mądrzejszy w tym procesie, po cichu. Usuwaj mniej ważne cele i wprowadzaj stopniowe zmiany w swoim życiu. Gdy karty zostaną wyłożone na stół, zawsze postępuj dyskretnie, chroniąc swoje plany i pozwól, aby Twoje decyzje kierowały się autentycznością, poszukiwaniem ścieżki najbardziej odpowiadającej temu, kim jesteś. Trzeci punkt. Relacje, czy to przyjaźń, czy romans. Ważne jest, aby nie dzielić się intymnymi szczegółami, ani nie dać upustu emocjom innym. Przyczyny zakończenia przyjaźni lub związku, wspólna intymność należy tylko do Ciebie i drugiej osoby, a inni nie muszą znać powodów, dla których nikt nie ma prawa wiedzieć o bójkach lub strasznych sytuacjach, ponieważ może to prowadzić tylko do plotek i komplikuj sytuację. Jeśli czujesz potrzebę rozmowy, porozmawiaj ze sobą i zastanów się nad tym, co się wydarzyło. Chęć podzielenia się może wskazywać, że są tam jeszcze niezagojone rany. Dlatego, niezależnie od sytuacji, należy podjąć odpowiednie działania. Przeanalizuj te zachowania po cichu, nie dzieląc się nimi z innymi. Jeśli masz problematyczny związek w swoim życiu, ważne jest, aby go usunąć bez rozgłaszania wiadomości innym osobom. Zachowaj te sprawy dla siebie i zajmij się nimi wewnętrznie. Pomoże w procesie akceptacji i uzdrowienia. Zachowaj prywatność.
i godność wszystkich zaangażowanych stron oraz mądrze i dyskretnie dbaj o swój dobrostan emocjonalny. Punkt czwarty w okresach napięcia. Unikaj podnoszenia głosu przy innych i kontroluj przejaw nadmiernej frustracji lub złości. Jeśli jesteś zdenerwowany, skieruj to uczucie na działania, które przynoszą korzystne rezultaty. Użyj tej energii jako siły napędowej, aby osiągnąć swoje cele życiowe i trenuj swoje ciało, aby radziło sobie ze stresem. Powstrzymaj swoje emocje, zastanów się nad nimi i przekieruj nagromadzone energie w coś, co cię wzmocni. Jednak postępuj ostrożnie i dyskretnie, ponieważ utrata kontroli może ujawnić słabe punkty w napiętych chwilach. Staraj się dyskretnie rozładować to napięcie, rozwiązując problemy, wypełnianie obowiązków i używanie rozumu jako sojusznika, unikanie rozgłaszania swoich trudności, zamiast tego docenianie tego, co i kto już jest w twoim życiu, kultywowanie wdzięczności, znalezienie sposobu na złagodzenie napięcia emocjonalnego, ciche poszukiwanie wewnętrznej równowagi i zdrowsze podejście do stawiania czoła wyzwaniom, jeśli dotarłeś tak daleko. Poproś o pozostawienie komentarza, aby pokazać, że naprawdę szukasz zmian. Śmiało zostaw polubienie i subskrybuj więcej takich treści. Kontynuujmy punkt piąty. Unikaj dzielenia się swoimi osądami z innymi na temat więc i tak w rzeczywistości. Nie powinieneś nawet chować takich opinii w swojej świadomości. Poważnie zastanów się, jaki obraz tworzysz, gdy źle się o kimś wypowiadasz. Możesz prowadzić ciekawy dialog lub wzbogacić rozmowę. Ale zamiast tego wybrać psucie atmosfery tylko po to, żeby dać upust twoja negatywna postawa wobec tej osoby. Proszę, nie rób tego, nie krępuj się i nie deklaruj, kogo lubisz, a kogo nie. Naucz się być dyplomatyczny. Jeśli kogoś nie lubisz, możesz zdystansować się od tej osoby lub spróbować utrzymać znośny dystans. Współistnieć i zawsze zachowuj się inteligentnie. Jeśli jest z tą osobą problem, próbuj rozmawiać w dialogu i szukaj konsensusu. Jednak te opinie i osądy, które masz na temat innych, powinny zostać natychmiast odrzucone, jak wspomniano wcześniej. Bez względu na to, czy kogoś lubisz, czy nie, zawsze zachowuj się dyplomatycznie, okazując, że jesteś zdolny do stosowywania się do zmieniającego się środowiska i interakcji, bez względu na różnice z innymi ludźmi. Utrzymuj pełną szacunku i empatii postawę w swoich interakcjach, co przyczyni się do bardziej, harmonijne środowisko i zdrowsze relacje z innymi. Punkt szósty. Unikaj ciągłego porównywania się z innymi. Każda osoba ma swoją własną ścieżkę osiągnięć i sukcesów, które należy cenić bez odniesienia do innych. Szkodliwy nawyk porównywania naszego życia z innymi może negatywnie wpłynąć na nasze samopoczucie emocjonalne i utrudnia nasz rozwój osobisty, a ponadto obniża naszą samoocenę, ryzykując wpadnięcie w pułapkę niekorzystnych porównań, skupiając się na tym, czego naszym zdaniem brakuje, zamiast rozpoznać własne mocne strony i osiągnięć. Kiedy ciągle porównujemy się z innymi, tracimy z oczu własne cele i pragnienia. Odwracamy uwagę od tego, co naprawdę ważne, i koncentrujemy się na tym, co naszym zdaniem powinniśmy mieć lub osiągnąć w oparciu o standardy innych. Uniemożliwia nam to dalszy postęp w naszej własnej podróży i osiągając nasz indywidualny cel, eliminując porównania, możemy kultywować wdzięczność za naszą własną sytuację i świętować nasz własny postęp i rozwój. Pamiętajmy, że każda osoba ma swoją własną, niepowtarzalną drogę i indywidualne okoliczności oraz porównywanie się z innymi nie jest ani sprawiedliwe, ani zdrowe. Każdy z nas ma inne mocne strony, wyzwania i ścieżki życiowe, zamiast porównywać się z innymi. Bardziej produktywne jest skupienie się na własnej nauce i rozwoju osobistym. Punkt siódmy. Świadome korzystanie z mediów społecznościowych. Wyobraź sobie przez chwilę, że twoje życie to książka wypełniona fascynującymi historiami, naukami i przygodami. Teraz myśl o mediach społecznościowych jak o bibliotece, w której co sekundę udostępniane są miliony innych historii. Jest to ekscytujące, prawda?
ale kryje się w tym subtelne niebezpieczeństwo, ciągłe porównania. Gdy przeglądamy błyszczące strony tych cyfrowych historii, często porównujemy nasze najtrudniejsze rozdziały z najważniejszymi momentami innych. To porównanie, często niesprawiedliwe i nierealistyczne, może wprowadzić nas w cykl niezadowolenia i zazdrości. Zobacz, jak może to być szkodliwe, mając to na uwadze. Ważne jest, aby nauczyć się ograniczać konsumpcję tych cyfrowych historii. Wyobraź sobie, że decydujesz się odwiedzić bibliotekę cyfrową z jasnym celem, w którym wchodzisz. Szukaj dokładnie tego, czego potrzebujesz, niezależnie od tego, czy jest to inspiracja do połączenia, czy informacji, a potem zostaw powrót do rzeczywistości własnej książce, księgę swojego życia. Ale jak to zrobić w praktyce? Zacznij od określenia konkretnych godzin w ciągu dnia, aby sprawdzać swoje media społecznościowe, zamiast gubić się w nich w każdym momencie. Czy to podczas śniadania, przerwa w pracy lub na koniec dnia pomaga stworzyć strukturę, która zapobiega zdominowaniu Twojego czasu i myśli przez media społecznościowe. Inną skuteczną strategią jest kwestionowanie intencji każdej interakcji online. Zadaj sobie pytanie, czy czegoś szukam. Konstruktywna lub po prostu dla zabicia czasu. Ta refleksja może pomóc odróżnić produktywne wykorzystanie od bezcelowej, pasywnej konsumpcji. Ponadto niezwykle ważne jest rozpoznanie oznak, że media społecznościowe negatywnie wpływają na Twój nastrój lub poczucie własnej wartości. Jeśli po skorzystaniu z tych formularzy na platformie poczujesz się przygnębiony, może to być czas na przerwę. Wykorzystaj ten czas, aby ponownie połączyć się z zajęciami, które przynoszą radość i satysfakcję w prawdziwym świecie, jak czytanie książki, zajmowanie się hobby lub po prostu cieszenie się przyrodą poprzez przyjęcie tych praktyk. Nie tylko chroń swoje zdrowie psychiczne, ale także odkryj na nowo piękno swojej własnej historii, bez konieczności ciągłego porównywania z historiami innych. Pamiętaj, że każdy z nas ma niepowtarzalną ścieżkę do przebycia, wypełnioną wzlotami i upadkami, triumfami i wyzwaniami. I to właśnie sprawia, że każda historia, w tym Twoja, jest tak wyjątkowa. Cenny i niepowtarzalny, więc żegnając się z tym tematem, zapraszam Cię do refleksji nad tym, w jaki sposób możesz zacząć pisać kolejny rozdział swojej historii już dziś, mając mniejszy wpływ świata cyfrowego i bardziej skupiając się na tym, co naprawdę ma znaczenie w Twoim życiu. Wyruszmy w tę podróż prowadzącą do samopoznania i rozwoju. Przejmijcie kontrolę nad swoim życiem, korzystając z mądrości największych filozofów historii. Stoicyzm w XXI wieku jest Twoim przewodnikiem po odporności. Dobre samopoczucie i dobrobyt. Zamień wyzwania w triumfy, stres w siłę, niepewność w przejrzystość. Kliknij teraz link w przypiętym komentarzu i rozpocznij stoicką podróż do życia pełnego sukcesu i spełnienia. Zdobądź e-book już dziś. 8. punkt: pogoń za zewnętrzną aprobatą. Żyjemy w świecie, w którym często wartość człowieka wydaje się być powiązana z percepcją innych. Ale dzisiaj zapraszam Cię do odkrycia wyzwolenia, które płynie z uwolnienia się, z tego nieustannego poszukiwania aprobaty. Wyobraź sobie siebie na scenie w świetle reflektorów wokół Ciebie, tłum wyczekujących twarzy, każda z opinią na temat, jak powinieneś się zachowywać, mówić i być. Czy widzisz, jak bardzo może to być duszące? Wyobraź sobie teraz siebie schodzącego ze sceny i wkraczającego w spokojną i cichą przestrzeń, miejsce, w którym jedyną opinią, która naprawdę się liczy, jest Twoja własna. Ta metafora ilustruje znaczenie rozpoznawania i doceniania własnego wewnętrznego głosu ponad hałasem zewnętrznym, gdy opieramy nasze działania i decyzje na poszukiwaniu aprobaty. Oddalamy się od tego, kim naprawdę jesteśmy i czego naprawdę pragniemy. Tu tak, jakby ciągle próbować nosić strój, który nie pasuje, żeby zadowolić innych. Pomyśl teraz o czasach, kiedy czułeś się najbardziej spełniony i zadowolony. Prawdopodobnie były to chwile, kiedy byłeś zgodny z własnymi wartościami i przekonaniami, niezależnie od tego, co myśleli lub oczekiwali inni.
To jest esencja autentycznego życia, ale jak możemy to praktykować w naszym codziennym życiu? Zaczyna się od małych kroków. Na przykład, gdy następnym razem będziesz miał podjąć decyzję, zadaj sobie pytanie, czy robię to, bo naprawdę tego chcę, czy dlatego, że tego oczekują ode mnie inni. Naucz się ufać swoim intuicji i rozpoznawania własnych pragnień i potrzeb. Kolejną potężną praktyką jest wzmacnianie poczucia własnej wartości. Wartości, twoje cechy, celebrowanie swoich osiągnięć i wyciąganie wniosków z błędów. Pamiętaj, że samoakceptacja to ciągły proces i liczy się każde małe zwycięstwo, które w końcu kultywujesz. Relacje, które wspierają i zachęcają cię do bycia najlepszym sobą. Otaczaj się ludźmi, którzy szanują twoją indywidualność i zachęcają cię do wyrażania swojej prawdziwej esencji poprzez uwalnianie się od potrzeby zewnętrznej akceptacji. Otwieramy drzwi na bardziej autentyczną i satysfakcjonującą ścieżkę. To jest ścieżka, co pozwala nam być prawdziwymi bohaterami our lives, pisać własne historie z atramentem autentyczności i odwagi. I w ten sposób kończymy drugi temat, mając nadzieję, że posłuży on jako zaproszenie do refleksji nad tym, w jaki sposób możesz prowadzić bardziej autentyczne życie w zgodzie z sobą, z dala od cieni aprobaty innych. 9. punkt. Sposób, w jaki radzimy sobie z naszymi związkami, czy to przyjacielskimi, czy miłosnymi, jest jak lustra, odbijające różne aspekty naszego życia i przynoszą doświadczenia, które kształtują to, kim jesteśmy. Ale istnieje tutaj delikatna linia prywatności i dyskrecji myśl o związku, jak o tajemniczym ogrodzie miejscu, w którym pielęgnujesz emocje, marzenia i wyjątkowe chwile. Ten ogród jest święty przestrzeń, która zasługuje na szacunek i troskę. Gdy związek kończy się, niezależnie od tego, czy jest to przyjaźń, czy romans, naturalne jest odczuwanie bólu, zamętu i potrzeby przepracowania tego, co się wydarzyło, jednak należy pamiętać, że szczegóły tego ogrodu, ta wspólna historia, należą tylko do ciebie i drugiej zaangażowanej osoby. Decydując się na nieujawnianie intymnych szczegółów lub powody rozstania, nie tylko chronisz godność obu stron, ale także chronisz własne serce. Dzielenie się tymi informacjami z innymi może otworzyć drzwi do nieporozumień, osądów i gorszych plotek. To nie przyczynia się do uzdrowienia, może raczej przedłużyć ból i stworzyć cykl negatywności, więc jak możemy najpierw w zdrowy sposób poradzić sobie z końcem związku? Ważne jest, aby dać sobie czas i przestrzeń na uzdrowienie. Pozwól sobie poczuć emocje, ale rób to introspekcyjnie, jeśli to konieczne. Wsparcie specjalisty dasz zdrowia psychicznego kogoś, kto może zapewnić obiektywne wskazówki i wsparcie. Po drugie, pielęgnuj nawyk osobistej refleksji, zamiast szukać zewnętrznej akceptacji lub pocieszenia. Zwróć się do wewnątrz, zapytaj siebie, czego się z tego nauczyłeś, związek i jak możesz wykorzystać te lekcje, aby rozwijać każdy związek, nawet ten, który kończy się cennymi lekcjami. W końcu pamiętaj, że zachowanie dyskrecji i prywatności jest oznaką dojrzałości i szacunku nie tylko dla drugiej osoby, ale dla siebie. Gdy zamykasz rozdział w swoim życiu, rób to z łaską i godnością, wiedząc, że każde doświadczenie przygotowuje cię na to, co ma nadejść. I na tym kończymy ten trzeci punkt, mając nadzieję, że rzuci on światło i perspektywę na to, jak stawić czoła końcowi relacji z mądrością i... Szanuj zachowanie godności i prywatności. Ty i druga osoba na to zasługujecie. Punkt 10. Pozbądź się nierealistycznych oczekiwań. To zaproszenie do wewnętrznej podróży, podczas której zbadamy, jak nasze oczekiwania mogą kształtować, a czasem zniekształcać nasze postrzeganie rzeczywistości. Zacznijmy od metafory. Wyobraź sobie twoje życie jako wielka przygoda na rozległym oceanie. Każde oczekiwanie jest jak żagiel na twojej łodzi, który pomaga popchnąć cię w stronę twoich marzeń i celów. Jednak gdy sprzedaż jest zbyt duża, a nasze oczekiwania stają się nierealne, mogą zbocz z kursu,
wiodąc nas w burzliwe wody rozczarowania i niezadowolenia. Nierealistyczne oczekiwania są jak mapy obiecujące skarby, które nie istnieją, każą nam gonić za ideałami doskonałości w sobie, innych i sytuacjach, których doświadczamy. Ale powinniśmy zadać pytanie, czy te ideały naprawdę nasze, czy też zostały narzucone przez wpływy zewnętrzne, takie jak kultura społeczeństwa lub nawet media. Aby zacząć odrywać się od tych oczekiwań, najpierw musimy je rozpoznać. Wymaga to uczciwości i introspekcja. Zadaj sobie pytanie, czy te oczekiwania mnie podnoszą, czy obciążają, czy odzwierciedlają to, kim naprawdę jestem i co cenię. Następnym krokiem jest praktyka. Akceptacja akceptacji tego, kim jesteś, na jakim etapie swojej podróży się znajdujesz i w jakich okolicznościach nie możesz tego kontrolować. Nie oznacza rezygnacji z marzeń, ale raczej rozpoznanie i docenienie procesu dotarcia do celu, ze wszystkimi jego niedoskonałościami i wyzwaniami. Co więcej, ważne jest, aby nauczyć się wyznaczać realistyczne i osiągalne cele, które rezonują z Twoją prawdziwą istotą, a nie z wyidealizowanym obrazem sukcesu. Wiąże się to również z świętowaniem małych zwycięstw na drodze i uznaniem, że każdy krok, niezależnie od tego, jak mały, jest cenny. Postęp w końcu pamiętaj, że podróż jest tak samo ważna jak cel. Porzucając nierealistyczne oczekiwania, pozwalasz życiu płynąć bardziej naturalnie i spokojnie, otwierając przestrzeń na niespodzianki i radości, których nie można zaplanować. I na tym kończymy ten czwarty punkt, mając nadzieję, że zainspiruje cię do poruszania się po życiu ze sprzedażą, dostosowany do rzeczywistości, doceniający piękno podróży ze wszystkimi jej zwrotami, akcji i odkryciami. Jedenasty punkt wkracza obecnie na terytorium często pomijane w naszych codziennych interakcjach, a które ma znaczący wpływ na nasze samopoczucie i relacje, które utrzymujemy, udział w plotkach i rozmowach, rozprzestrzenianie się negatywizmu. W tym segmencie zbadamy, w jaki sposób zdystansowanie się od tych zachowań może nie tylko poprawić nasz stan umysłu, ale także wzbogacić jakość naszych relacji. Wyobraź sobie każde słowo, które wypowiadamy. Przemawiamy jako ziarno, które siejemy w ogrodzie naszego życia i życia innych. Gdy dobieramy słowa wsparcia, zachęty i pozytywności, siejemy nasiona życzliwości i zrozumienia. Odwrotnie, gdy angażujemy się w plotki lub negatywne rozmowy, siejemy chwasty nieporozumień, nieufności i konflikty. Uczestniczące w plotkach mogą wydawać się nieszkodliwe lub nawet formą powiązania społecznego. Ale w rzeczywistości jest to ulica dwukierunkowa, która prowadzi do braku szacunku i dewaluacji innych i nas samych. A ponadto, skupiając się na negatywności, karmimy sposób myślenia, który zaciemnia naszą zdolność dostrzegania dobra i pozytywu wokół nas. Więc jak możemy zejść z tej drogi i wybrać najpierw bardziej pozytywną ścieżkę? Ważne jest, aby być świadomym rozmowy, w której bierzemy udział, gdy dialog zaczyna się skręcić w stronę plotek lub niepotrzebnej krytyki. Spróbuj delikatnie, zmieniając temat lub podkreślając coś pozytywnego na temat danej osoby lub sytuacji. Dodatkowo, ćwicz empatię, zanim zaczniesz mówić lub dzielić się czymś na temat kogoś. Zadaj sobie pytanie, czy chciałbym, żeby to powiedziano o mnie? To proste pytanie może być potężny przewodnik, dzięki któremu nasze rozmowy będą pełne szacunku i konstruktywne. Kolejnym ważnym krokiem jest kultywowanie pozytywnego środowiska wokół siebie. Otocz się ludźmi, którzy również cenią pozytywność i autentyczność we wspólnych interakcjach. Możesz stworzyć kulturę wzajemnego szacunku i wsparcia. Pamiętaj, że zmiany zaczynają się od ciebie. Decydując się nie brać udziału w plotkach i negatywnym nastawieniu, nie tylko chronisz swoją uczciwość, ale także dajesz przykład innym. Przyjmując te zasady w naszym życiu, możemy kultywować bardziej pozytywne, empatyczne i odporne nastawienie, przyczyniając się do bardziej autentycznego rozwoju osobistego i bardziej znaczących relacji międzyludzkich. Jeśli film Ci się spodobał, zasubskrybuj kanał, zadzwoń, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach
i oczywiście zostaw lajka i komentarz. Zostaw jeszcze dwa filmy, które pojawią się na Twoim ekranie. Teraz ciesz się podróżą mądrości. Pozostań ze Stwórcą.